Witajcie kochani bardzo serdecznie w materiale dotyczącym nowych bohaterów z nadchodzącego wydarzenia The High Republic, czyli późna republika, wydarzenia, które będzie miało miejsce na różnego rodzaju platformach, książkach, komiksach i nie tylko miejmy nadzieję, opowiadająca historię rycerzy zakonu Jedi 200 lat przed Mrocznym Widmem. I dzisiejszy materiał postanowiłem nagrać ze względu na to, że dostaliśmy pewne informacje o niektórych wybranych bohaterach po stronie powiedzmy Jedi i stwierdziłem, że może być to fajne takie przejrzenie tego, co właściwie mamy, w jaki sposób, jak to się prezentuje i jak, co to może nam zapowiadać w przyszłości właśnie w ramach The High Republic. E, cały news oczywiście znalazł się na głównej stronie Star Wars. E, link do niego możecie znaleźć w opisie tego materiału. Natomiast dzisiaj chciałem przejść postać po postaci. E, najpierw przeczytać opis do każdej, każdego z tych bohaterów, który został załączony i kilka słów swojego komentarza. I od razu mówię, będę czytał po angielsku, więc wybaczcie mój zły akcent. Natomiast osoby, które... Będą tutaj mówiły, czy nie można byłoby tego zrobić po polsku? Można byłoby zrobić, ale ten tekst nie jest absolutnie taki trudny. A poza tym, warto się uczyć języka angielskiego, więc możecie sobie sami przetłumaczyć, lub jeżeli już naprawdę nie chce wam się korzystać ze słowników, to wrzućcie po prostu w Google Translate i sobie sami się przekonacie. Ale zachęcam gorąco do tego, żeby użyć tego, tego artykułu jako ćwiczenia do swojego języka angielskiego. Wybaczcie za takie moje moralizatorstwo, ale uważam, że gwiezdne wojny bez języka angielskiego dużo stracą, więc jak najbardziej warto. Dobrze. Więc przejdźmy po kolei. Pierwsza bohaterka, Avar Kriss, która jest kobietą rasy ludzkiej, której opis brzmi mniej więcej tak: Avar is the brightest, most noble example of Jedihood. She always tries to see the good in people and situations and never puts herself first. She is invigorated about life on the frontier and the challenges it brings, and is an inspiration for those who walk with her. She is compassionate, not dogmatic, and always ready to sacrifice herself over others. Avar Chris is the best of the best. Ok. I tutaj już, tutaj już jest taki potężny <coughs> dla mnie plaskacz twarz, bo... Nie mam bladego pojęcia, kto to napisał, ale kto to też przepuścił dalej. Bo to brzmi jak opis, tak jak ktoś tam gdzieś napisał na Facebooku, zauważyłem, to brzmi jak żywcem wyciągnięty opis z jakiegoś fanfika. Mamy, tworzymy bohaterkę, która jest idealna, która jest super, którą wszyscy lubią, która wszystko potrafi i ten napis na końcu, ten, to zdanie ostatnie is the best of the best. Okej, okay, to już jest pierwszy element, który sprawia, że nie lubię tej postaci, bo niby teoretycznie twórcy zapowiadają, że każdy z tych bohaterów będzie ludzki, tak? Mimo tego, że są optymistami, mimo że są Jediami, są tymi dobrymi ludźmi, to będą mieli jakby cechy swojego charakteru ludzkie, czyli będą mieli jakieś tam wady, będą mieli jakieś upadki zakładami i tak dalej. I no dobra, okej, okay, ale, ale sam opis jest tak odpychający, że to jest głowa mała. A do tego, kiedy patrzę sobie um, na koncept art, jak ta bohaterka wygląda. Yy, od razu mnie odrzuca, jakoś, jakoś tak, tak, tak strasznie wygląda mi jako postać niesympatyczna i, i mało przekonująca. Więc, sorry, aval, Chris, ale absolutnie nie będziesz wysoko, jak na razie nie jesteś wysoko w moim rankingu. Kolejna postać: Loden Greenstorm. Storm, Green Greatstorm, przepraszam. Loden, Loden Greatstorm, czyli wspaniała burza. Ok, no spoko nazwisko. Twilek, e, mężczyzna rasy twilekańskiej. Loden is a Twilek Jedi Master, as is considered to be one of the best teachers in the Jedi Order. Strong and wise, with a good sense of humor. Loden looks at every moment as a learning experience, always trying to better himself and those around him, especially his Padawans. I tutaj. Od razu złota jedna rzecz. Ostatnie zdanie, ostatni fragment. And those around him, especially his padawans. Liczba mnoga. Czyli będzie prawdopodobnie, że Lone and Great Storm e, ma padawanów, wielu. Co jest dużym zaprzeczeniem tego, co mamy w prequelach, czyli zasada e, jeden mistrz, jeden padawan, tak? No rzadko kiedy się zdarzało, żeby a, było ich więcej, no praktycznie nigdy. I to już, to już, to jest dla mnie najbardziej interesująca rzecz w przypadku tej, tej, opostaci. Tej Pytanie, czy on na przykład będzie padał mistrzem e, awarii Chris, czy kogoś jeszcze innego, za kogo to jest za chwilę poznamy. E, żółty miecz świetny Design, ogólnie designy tych postaci bardzo, bardzo mi się podobają. One są zupełnie inne niż to co mamy w prequelach. Są kolory ich szat w pewien sposób są bardziej optymistyczne, bardziej wyniosłe, bardziej takie paladyńskie, bym powiedział, takie rycerskie, niż to co mamy powiedzmy w prequelach. I tutaj jakby cały czas siedzi mi w głowie ta kwestia, że pod koniec tego, tego High Republic albo w trakcie tego High Republic będziemy świadkami znaczącego wydarzenia dla republiki, czy też dla zakonu Jedi, który trochę się zmieni i może na przykład dlatego będziemy mieli zmianę z tych padałanów, bo to jest, to jest naprawdę niezwykle istotna informacja z punktu widzenia właśnie High Republic, to znaczy jakby całej, całego kanonu wiezna wojennego, że mamy padałanów. To znaczy mam nadzieję, że tutaj jakby nie, nie mamy tutaj na myśli padałanów tak jak Yoda zajmował się younglingami powiedzmy w zakonie Jedi po prostu dzieciakami, na, które jeszcze tam były na samym początku swojej przygody, tylko tutaj będziemy mieli do czynienia z kilku But let go on, next character is is a young fir firebrand Jedi, believed to have a great future ahead of her, if only she would believe in herself. Quick-witted and more impulsive than she should be, Keeve has only been a Jedi Knight for a few weeks and is a little starstruck star around K Avar, knowing many of the great knights Keevee has done in the past. She's determined to prove herself to Avar and the other legendary Jedi stationed on Starlight Beacon. But first, she must learn to trust in herself as much as she trusts in the Force. Mamy tutaj wspomnienie Kiwa, czyli mamy powiedzmy, zobaczmy czy to jest to jest postać, za która się za chwilę chyba nam pojawi, nie? Nie mam. Okej, okay, przepraszam, nie, przepraszam. Kiwa to jest nasza postać, Awar, Avar, Avar, czyli ta nasza powiedzmy główna, super, ekstra bohaterka, czyli one będą prawdopodobnie przyjaciółkami czy tam jakimiś bliskimi osobami. Natomiast co do samej Kiwy, mamy tutaj w jej, w jej opisie wspomniany Starlight Beacon, a czyli to jest to, co dostaliśmy w serii Komiksowej Star Wars, tej co teraz wychodzi, że podróże na nieznane rejony czy też na zewnętrzne rubieże nie są jeszcze tak dobrze opanowane i są potrzebne różnego rodzaju stacje, które są jednocześnie nadajnikami koordynatów. Więc tutaj ci nasi Rycerze Jedi znajdą się prawdopodobnie w tym Starlight Beacon, czyli na tej stacji gdzieś tam. Natomiast sama Keith tutaj wygląda Jako nasza główna kandydatka do głównej postaci No bo jest jako pierwsza Tak naprawdę ma zaznaczone jakieś wady Że jest w gorącej wodzie kąpana, Że jest impulsywna, że nie za bardzo w siebie wierzy Więc mamy tutaj jakby autentycznie Naturalną chęć do tego Jakby zauważamy, że okej okay, Ona będzie gdzieś tam rozwijaną najbardziej Postacią Jeżeli chodzi o sam design postaci Okej, okay, podwójny miecz, zielony Mój ulubiony z Jedi Outcasta, cudownie Natomiast bardzo mi się podobają też szaty Um, lekkie elementy opancerzenia, jakieś um, karwasze na ramienniki. Podoba mi się to, no kurde, no po prostu jak ze samymi designami Jediów zwykłych nie przepadam, tak to co, to, co, to co tutaj dostajemy naprawdę mi podchodzi. No ale teraz przechodzimy do kolejnej postaci, która jest moim absolutnym faworytem z wyglądu. Stellan Gios, mężczyzna rasy ludzkiej. Stellan is an optimistic and well-respected Jedi Master. Stellan came up through the Order with Avar Kris, and although they are often on different assignments for the Jedi or the Republic, when the two work together, they are a powerhouse team of two noble heroes in action. Strong in the Force and a natural teacher, Stellan is currently stationed at one of the Jedi Temple outposts on the distant planet of Kyagon Viner. Okay, they were that on my świetnym y, z jelcami, jeżeli dobrze się mylę, te boczne odchodzące Jelce metalowymi. Znaczy, ma rękojeść miecza średniowiecznego, połączonego z mieczem świetnym. Nie wiem dlaczego, ale absolutnie mnie to zachwyca. To jest, to, to, to jest coś pięknego, to jest, to jest tak fajne. Cały ten jego design, ta, ta, ta złota, taka niezbroja, ale te szaty, no to jest piękne, to jest cudowne, to jest niesamowite, niesamowicie fajne. Okej, okay, ale przewracając jakby do, 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 do samej jego opisu w postaci, mamy tutaj, że on jest jakby towarzyszem, przyjacielem tej Awarquist, czyli idealnej, super i tak dalej. Natomiast jedna ważna rzecz, jeden zdanie: They are often on different assignments for the Jedi or the Republic, czyli z jednej strony Jedi wykonują swoje zadania, a z drugiej strony działają dla Republiki, czyli tu już mamy te 200 lat przed mrocznym widmem, że nadal Jedi służą Republice w pewien sposób. Um, bardzo mi się podoba określenie Powerhouse Team. Ehm, e, tak, czyli też widzimy, że Stellan Geos jest nauczycielem, e, czyli prawdopodobnie jest mistrzem już e, Jedi, e, który ma swoją padałankę i stacjonuje na jednej z planet, czyli jego losy gdzieś tam prawdopodobnie będą osobne od e, Avarkis. Generalnie Stellan, e, Stalon, dobra, będę go nazywał Stalon po prostu e, jest moim faworytem, najfajniej wygląda. No i na samym końcu dostajemy Vernestra Vern Rwoch. I mean, actually, to vern is a newly minted Jedi Knight. Vernaster, Miguelan, was Padawan to Stellan Geos. She works hard and is devoted to the Jedi Order more so than most other her age. It's 16. jest one of the youngest knights in a generation. She struggles to fit in with the adults while also setting an example for younger Jedi. Okej, okay. czyli po pierwsze mamy Miliankę, uh, czyli uh, kolejną przedstawicielkę rasy, którą znamy przede wszystkim z base of i Illuminari Induli. Po, 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 poprawcie mnie, ale one chyba obie pochodzą z tej rasy, uh, tak mi się wydaje. Natomiast, co jest niezwykle ważne, ona ma 16 lat i jest rycerzem Jedi. Um, i biorąc pod uwagę, że Anakin Skywalker w ataku klonów nadal jest padałanem, potężnym, ale jednak padałanem, a... Coś tutaj robi się ciekawie, no bo jest też że w wieku 16 lat, ok, no, to musi być naprawdę ktoś wybitny, to musi być ktoś wy, wyróżniający się w pewien sposób, więc, więc jest to coś naprawdę um, niezwykłego. No i jest to potwierdzenie, że Steelon Gios był jej um, był jej mistrzem, czyli ten, ten, ten on, powiedzmy, Steelon, znowu ma jakiś pewnie innych padałanów. Jej design jest ok, jest fajny, um, może nie jakiś tam najbardziej szałowy, ale też całkiem sympatycznie. Z tego, co pamiętam, ona będzie bohaterką tych najbardziej młodzieżowych książek um, dla z, tej, z tego High Republic, no i tutaj oczywiście mamy z jednej strony to, że ona walczy, może nie walczy, tylko próbuje się dopasować do dorosłych w cudzysłowie, natomiast z drugiej strony gdzieś tam jest przykładem dla tych małych Jedi, którzy gdzieś tam jeszcze się stają. Okej okay, moi drodzy, więc na razie dużo nam to nie mówi, znaczy, gdzieś tam jakieś te glimpsy, takie kawałki dostajemy, takie jakby wspominki, dla mnie najważniejszą informacją jest to, że Mistrz Jedi może mieć padałanów, liczba mnoga, co jest um, niezwykle istotne, e, i okej, okay, czytając to, patrząc na to, ja jestem na tak. Znaczy jakoś, okej, okay, trochę, może powoli ten ból po epizodzie 9 mi odchodzi. Ten High Republic. Ja mam tylko nadzieję, że on zostanie dobrze potraktowany. Że on nie będzie gdzieś tam jakimś bocznym torem, że dadzą troszeczkę wolności. Lucasfilm da wolności tym artystom, niech oni to tworzą, niech te komiksy, książki się przeplatają. Może gdzieś tam gra, może serial, najlepiej filmy. Naprawdę, jeżeli już chcecie robić uniwersum spójne, dobra, to zamknijcie się w tej bańce 100 lat, powiedzmy, i, i siedźcie w tym, bo. bo... Kurde, no, mimo wszystko czekam, bo okej, okay, jest to coś nowego, jest to coś innego. Miejmy nadzieję, że to nie będzie powtórka z prequeli e, i, i mam nadzieję, że to będzie jakoś fajne, że te 200 lat rzeczywiście będzie robiło różnicę i będziemy się wszyscy dobrze przy tym bawić. Tak więc um, tak się prezentują bohaterowie, niektórzy bohaterowie, oczywiście High Republic, bo nie wszyscy zostali zaprezentowani, na przykład gdzie jest Wookiee Jedi który był widoczny na okładce jednej z książek nadchodzących. Ale okej, okay, jest dobrze, czekam z niecierpliwością. No i czekam też z niecierpliwością na Wasze komentarze. Jak Wy na to się zapatrujecie, jak Wam się to podoba, co na ten temat uważacie? Dajcie oczywiście znać w komentarzach, zapraszam serdecznie do dyskusji. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie, dajcie znać, jak Wam się podobało. Do zobaczenia już wkrótce w na następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!